Cześć, nazywam się Iwona. Dzisiaj porozmawiamy o krzywej tonalnej, jak za jej pomocą zmienić ekspozycję i kolorystykę zdjęcia. Zapraszam. Krzywe tonalne znajdziecie w zakładce Develop. Pod Basic mamy tutaj krzywe tonalne. Jest ich 5 różnych rodzajów. Pierwsza krzywa parametryczna, druga punktowa i pozostałe 3 to są krzywe poszczególnych kanałów kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego. Krzywa parametryczna, pierwsza ikona. Wybieramy ją przez kliknięcie. Nasz wykres w środku ma histogram i poprzeczną linię, na której stawiamy punkty odpowiadające za gęstość obrazu. Gęstość obrazu tutaj na dole to są od czerni do ciemnych partii przez średnie tony do jasnych partii obrazu i na końcu w prawym górnym rogu mamy punkt odpowiadający za biele. Dolna pozioma oś ilustruje nam zakresy tych parametrów. Pierwszy od prawej strony do tego pierwszego znacznika to są highlights, czyli te najjaśniejsze partie obrazu. Jeżeli tutaj postawimy punkt, to będziemy właśnie pracować na tych jasnych partiach obrazu. Przesuwamy kursorem ku górze, rozjaśniamy, przyciemniamy przesuwając ku dołowi. I to samo widzimy na suwaku, który odpowiada właśnie za highlights. Teraz przejdźmy do kolejnego obszaru. Tutaj od tego znacznika do znacznika środkowego i to będą światła. I jeżeli postawimy właśnie między tymi znacznikami na naszej linii punkt, to będziemy pracować właśnie na światłach. Proszę. Góra rozjaśniamy światła, dół przyciemniamy światło. Następny obszar od środka do ostatniego znacznika to są ciemne partie obrazu. Rozjaśniamy idąc ku górze. Ilustruje to nam również suwak. I przyciemniamy przesuwając do dołu. Ostatni zakres, od ostatniego znacznika do lewej krawędzi, to shadowsy, najciemniejsze obszary i również działa to tak samo. Góra rozjaśniamy, dół przyciemniamy. Jeśli chcemy zresetować te ustawienia, po prostu tutaj na napis adjust klikamy dwukrotnie. Te same ustawienia możemy wykonać po prostu za pomocą tych suwaków. Rozjaśniamy highlights, przyciemniamy i nasze ustawienia ilustruje tutaj grafika na wykresie krzywej. Podsumowując, krzywa parametryczna pozwala pracować na 4 zakresach ekspozycji. W wysokich światłach, światłach, ciemnych partiach i w cieniach. Kolejna krzywa to krzywa punktowa. Wykres wygląda podobnie. I też na dole mamy punkt odpowiadający za czernie, punkt odpowiadający za tony średnie i punkt odpowiadający za biele. Tutaj możemy tych punktów stawiać wiele i modelować sobie tę krzywą według uznania. Co będzie, jeśli ten środkowy punkt odpowiadający za tony średnie przesuniemy ku górze. Tak? Podobnie jak w krzywej parametrycznej, obraz będzie nam się rozjaśniał. Te punkty stoją sobie w miejscu, nieruszone. Łagodnie obraz się rozjaśnia od jasnych partii, najbardziej w midnight tonach i od ciemnych też delikatnie. Nam się obraz rozjaśnia w ciemnych partiach, i już najmocniej tutaj w tych tonach średnich.
proszę zwrócić uwagę, że tym punktem możemy również przesuwać na boki. W lewo, prawo, góra, dół. I resetujemy ustawienia tak jak poprzednio przez kliknięcie dwukrotne w Adjust. Tych punktów, tak jak mówiłam, możemy postawić wiele. Możemy sobie postawić tutaj ten punkt po środku i na przykład pracować tylko tutaj w tych zakresach jasnych obrazów. Także, o proszę. Rozjaśniamy tylko jasne partie obrazu. Tu może za mocno. O, proszę. Od punktu tutaj z midnight tonów do ciemnych obraz prawie nie drgnął. Mało tego, możemy tu postawić punkt i sobie coś tutaj odrębnego wykonać. No, na te ciemne partie sobie rozjaśniamy. Proszę. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie przesadzić. Także tutaj możemy tych punktów nastawiać wiele, ale przejdźmy do konkretnych efektów. Zwiększenie kontrastu. Ten obraz i tak jest kontrastowy, ale zwiększymy ten kontrast. Tutaj, w tym miejscu, gdzie wykres odpowiada za jasne partie, unosimy krzywą, czyli rozjaśniamy ten jasne partie. Możemy to oczywiście jeszcze przesunąć sobie ten punkt. O, to już według uznania. I podobnie robimy w ciemnych partiach obrazu, z tym, że nie rozjaśniamy ich, tylko przyciemniamy. Proszę. Nasza krzywa przyjęła kształt takiej charakterystycznej eski. Kolejny efekt to matowienie obrazu. Tutaj ten czarny punkt, ostatni na dole, przesuwamy do góry. I uzyskujemy efekt często wykorzystywany w fotografii portretowej, matowienia obrazu. Przejdźmy teraz do kolejnych krzywych. To są krzywe odpowiadające za kolor. Jak do tej pory pracowaliśmy na ekspozycji i kontraście, teraz będziemy operować kolorem. Mamy tutaj kanał koloru czerwonego, zielonego i niebieskiego. Red, green, blue. Aby łatwiej Wam było zrozumieć pracę z barwami, umieszczę tutaj trójkąt barw, który ilustruje zależność kolorów podstawowych i dopełniających. I tak, dla kanału koloru czerwonego, proszę, dopełniający będzie cyjanowy, dla kanału zielonego purpurowy, a dla kanału niebieskiego dopełnieniem będzie żółty. Wróćmy do krzywej kanału czerwonego. Jak tutaj nam podpowiada program, jeśli będziemy przesuwać punkt unosząc do góry, będziemy wprowadzać dominantę czerwoną, jeżeli do dołu dominantę cyjanową. Zresetujmy sobie. I teraz, no tutaj co możemy zrobić? To niebo jest trochę czerwone, niebo odpowiada za jasne partie obrazu. Spróbujmy, tutaj mamy w pośrodku postawiony punkt, niech on trzyma nam w tym miejscu tę krzywą koloru czerwonego. Tutaj w jasnych partiach spróbujmy sobie dodać trochę cyjan. I widzicie, ten cyjan wchodzi, ale tylko na te jasne partie tutaj, na te jasne obszary. Co będzie, jeśli przejdziemy do kanału zielonego? Zielony znowu przydałby nam się tutaj w tych cieniach. Zróbmy sobie znowu taki punkt przytrzymujący po środku, żeby nam się ta krzywa nie zmieniała zbyt mocno tutaj w jasnych partiach. I tutaj sobie dodamy zielonego w tych ciemnych obszarach. I proszę, zobaczcie, trawa nam się pięknie zazieleniła. O! Przejdźmy do niebieskiego kanału. I tutaj podobnie, no może spróbujemy jeszcze zawalczyć z tym niebem. To niebo też jest jasne, więc gdzieś tu, w tych jasnych miejscach, dodamy więcej niebieskiego. Ale ta krzywa nam się również wybrzusza tutaj delikatnie
w innych tonach. Możemy sobie tutaj, proszę, opuścić. I to przeniebieszczenie usunęliśmy z midnight tonów, czy tutaj z tych ciemnych fragmentów fotografii. Spróbujmy jeszcze troszeczkę sobie tutaj te jasne wzmocnić. O, i niebo, mamy piękne niebieskie niebo i uzyskaliśmy to za pomocą krzywych. 5 krzywych tonalnych mamy omówionych. Jest tutaj jeszcze jedno narzędzie, w sumie bardzo fajne. Jest to korekta ukierunkowana. Zmienię sobie zdjęcie. I teraz wybieramy to narzędzie przez kliknięcie lewym przyciskiem. O, świeci się. I przechodzimy sobie na nasz obraz. Kursor przyjął kształt krzyżyka z ikoną tego narzędzia. I teraz w miejscu, gdzie klikniemy na fotografii, tutaj w te tony, będziemy je rozjaśniać lub przyciemniać. Przesuwając ku górze, rozjaśniamy standardowo, tak jak do tej pory, na krzywych i przyciemniamy, opuszczając kursor do dołu. Różnica jest taka, że nie manipulujemy na krzywej, tylko operujemy na obrazie. I teraz chcemy rozjaśnić te ciemne partie, no to klikamy sobie w tych ciemnych partiach. Punkt powstaje na krzywej w miejscu odpowiadającym za te tony. Przesuwamy do góry, czyli rozjaśniamy. Fajnie? Fajnie. To samo wykonujemy, przechodząc do tych różnych kanałów kolorystycznych. I też sobie tutaj wejdźmy na przykład, no może weźmy zielone. I mamy tutaj drzewa. Klikamy sobie na te tony z drzewami. I już. Jest trochę więcej zieleni. Teraz przechodzimy na niebieskie. I w tych tonach próbujemy dodać sobie więcej niebieskiego. Ochłodził nam się obraz znacznie. No, niestety wpływa to również na te partie, ale tutaj sobie klikniemy w tych szarościach i opuścimy tę krzywą. O! I w ten sposób, tym narzędziem korekty ukierunkowanej, możecie również modelować sobie obraz pod względem kontrastu czy koloru. Tylko pamiętajcie, że należy przechodzić pomiędzy tymi kanałami czy krzywą punktową. Bardzo fajne narzędzie, zachęcam do jego używania. I na tym zakończę rozważania o krzywych tonalnych. Mam nadzieję, że mój film Wam pomógł. Dziękuję za obejrzenie i zapraszam na kolejne filmy. Do usłyszenia.